Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, to jest tylko króciusieńki news. Nadchodzi patch 9.2. Jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy będzie, ale prawdopodobnie w najbliższych 2 tygodniach, a może nawet w przyszłym tygodniu, będzie już serwer testowy. I są kolejne przecieki. Tym razem oczywiście chodzi o modele HD. Tutaj już widzicie Susto. Niestety dostaniemy tylko 4 modele HD, czyli tak jak kiedyś mówiłem, w tym tempie, bo jeszcze z 10 lat będzie trzeba poczekać, żeby, kurde, weszły wszystkie. Innymi słowy, prawdopodobnie nigdy nie doczekamy się tego, żeby w grze World of Tanks wszystkie modele były w HD. No ale trudno. Dobra i to, słuchajcie, oto jest i Susto, tak jak mówiłem. Podoba mi się ten Tedek, aczkolwiek wydaje mi się, że powinni zwłaszcza popracować nad tymi kratkami. Jednak te kratki nie wyglądają za specjalnie, to jest tak jakby tekstura. Gdyby zrobili to przezroczyste, byłoby fajne. Oczywiście wiadomo, ja się muszę do czegoś doczepić. Ogólnie poziom detali bardzo fajny, tylko że tak jakby tutaj mamy w garażu, no nie wiem, jakieś dziwne światło i wygląda to, no, tak sobie. W każdym razie kanciastości nie ma. Jedziemy dalej. O, tak wygląda suczka z przodu. Moim zdaniem całkiem ciekawie. Jedziemy dalej, oto i czołg IS. Na inne nacje nie wiem, nie wiem kiedy się doczekamy. Kiedyś prezentowałem wam zdjęcia artylerii w HD, wyglądała niesamowicie. Chyba to było M12. Naprawdę rewelacja, no ale nie wprowadzają tego, nie wiadomo dlaczego. Może chcą dozować, tak jak mówiłem, kurczę, przez najbliższe ileś lat. Dobra, jedziemy dalej. No IS jak to IS. Dostał nowe tekstury, dostał zwiększoną ilość detali i tak dalej, jedziemy. No, te rzeczy, które tutaj widzicie, będą odpadały, jak tylko wprowadzą Havoka, po prostu jak się pieprznie w niego, to oczywiście będzie można spowodować, że to wszystko odleci. Tak samo prawdopodobnie te skrzynki, które tutaj są. I jedziemy dalej. Tak to wygląda z boku. Kolejny czołg. Brytole dostali Churchilla 1 w HD. Tu już jest całkiem wysoki poziom detali, bo to był dosyć złożony czołg. Zobaczcie, tu narzędzi troszeczkę nawalili. Tylko gąsienice wydaje mi się, że tu są strasznie niedopracowane jeszcze. Nie wiem, może się mylę, ale zwróćcie uwagę na to. Tak jakby model już był w HD, natomiast gąsienice... A zobaczmy, tu jest to samo. Czyli to są modele HD. Zobaczmy w suczce. Tutaj, kurczę, nie widać. Ale też, zobaczcie, to jest suczka z gąsienicami z modelu normalnego. Założę się o każde pieniądze. Przecież gąsienice wyglądają fantastycznie w tych modelach HD, które mamy w grze. No dobra, jedziemy dalej. Czyli Churchill... No nie, no to jest jedna tekstura, zobaczcie. Nie wierzę, żeby wprowadzili model HD i tylko takie gąsienice, no kurde. Przecież w Churchillu właśnie gąsienice dają tego powera, kurde, jak widać, jak to się kręci. No a tutaj? No nie. Nie chcę wierzyć. No czyli myślałem, że łyżki dziegciu nie będzie, ale musi oczywiście być. Modele są w HD, na razie gąsienice są tragiczne. Jedziemy dalej. To jest sztuk, oczywiście już też widać, że gąsienice są beznadziejne, ale sztuk wygląda całkiem fajnie, nie powiem. Najbardziej on mnie interesuje. Zobaczmy z innej perspektywy. Tutaj troszeczkę, no wreszcie pojawia się kratka, wreszcie pojawia się jakaś krateczka. Zobaczymy jak to w grze będzie wyglądało, bo tutaj w tym garażu to takie kiepskie trochę to światło jest. I mamy tu wystające takie śruby, nity i tak dalej. Tak wygląda z przodu. Troszeczkę tych elementów dodali, aczkolwiek dosyć sterylnie to wygląda. Ja oczywiście w Photoshopie rozjaśniłem te zdjęcia, bo one były normalnie tragiczne. No, trzeba będzie w bitwie to zobaczyć. W każdym razie widok sztuga w HD bardzo mnie cieszy. Tylko niech zmienią te dziadowskie gąsienice, bo tu to wyglądają jak, kurcze, gumowe. Dobra, słuchajcie, to jest koniec tego krótkiego newsa. Chciałem wam tylko to pokazać. Jutro prawdopodobnie dostaniecie newsa o zmianach na różnych mapkach. A na razie żegnam się z wami. Do usłyszenia.